Jak bardzo technologia poszła do przodu, nikomu nie trzeba tłumaczyć. Kiedyś, żeby zagrać sobie w grę, trzeba było wydać tonę pieniędzy i nie było gwarantowane, że tak naprawdę ta gra nam pójdzie na naszym PC-cie. Mówię tutaj jeszcze 15-20 lat temu. W tej chwili te same gry chodzą na telefonach komórkowych, są bardziej zaawansowane, wyglądają piękniej. Jeżeli chodzi o gry na komputer i konsole nowej generacji, są coraz piękniejsze, są nasycone piękną grafiką, efektami FX. Muszę wam powiedzieć, że twórcy gier przebijają się to cały czas w nowych wynalazkach, jak nam tutaj wzbogacić rozgrywkę, oślepić nas pięknem danej gry. Wielokrotnie zapominając o rzeczy dla gry najważniejszej, moi drodzy, czyli o pięknym, niepowtarzalnym, wciągającym klimacie. Gra, o której dziś będziemy rozmawiali, jest kolejną grą tworzoną przez jednego twórcę. Nie stoi za nim potężne studio, nie stoi za nim potężny budżet. Ale czego nie można mu odmówić, to ciężkiej pracy, wyobraźni i niesamowitego przywiązania uwagi do detali, drobnych szczegółów. Gra, na którą nie tylko trzeba, nie tylko warto, ale musicie zerknąć, moi drodzy. Mieliśmy szansę przez ostatnich parę dni grać sobie w demo właśnie tej gry. I muszę wam powiedzieć, że dawno nie pamiętam, chyba od czasu Wiedźmina 3, żeby gra przykuła moją uwagę, przykuła mnie do fotela na tak długi okres czasu. I każdą chwilę wolną, którą ostatnio miałem, przyznam się wam, poświęciłem grając właśnie w to demo. Pomimo tego, że nie można było zrobić zapisu, trzeba było zaczynać od początku, to zaczynałem i za każdym razem odnajdowałem coś pięknego, coś niepowtarzalnego. Moi drodzy, gra, o której dziś będziemy rozmawiali, to Manor Lords. Polska gra od polskiego twórcy. Coś wspaniałego. Arcydzieło in making, moi drodzy. Arcydzieło w trakcie tworzenia. Zapraszam na materiał. Czołem, żołnierzyki moje kochane, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony kłania się nisko kapitan Rutajn. Jak wiecie, zazwyczaj na kanale zajmuję się grami taktycznymi, realistycznymi, FPS-ami, symulatorami pola walki. Jednak niewielu z was, bądź może tych, którzy są dłużej z kanałem, wie o tym, że bardzo lubię tak zwane gry strategiczne, RTS, Real Time Strategy, gry strategiczne, City Buildery i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, gra, o której dziś będę rozmawiał, już wspomniałem, Manor Lords, przykuła mnie do fotela. I to zrobiła to w taki sposób, jak zrobił to Wiedźmin 3. Wiedźmina 3 przechodziłem 7 razy, czekam teraz na remaster na konsoli. Będę przechodził go po raz kolejny. Myślę, że tutaj mamy do czynienia z czymś niezwykłym. I nie będę tutaj mówił w samych superlatywach o grze, dlatego że gra ma parę mankamentów. Oczywiście nie jest to gra stricte pełnowartościowa, dlatego że jest to tylko i wyłącznie demo, by pokazać nam możliwości, sposób rozgrywki, ale też by twórca mógł zebrać feedback od was, od graczy, by wprowadzić ewentualne poprawki, usprawnienia do gry, póki jest to jeszcze możliwe. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, w moich oczach przez ostatnich parę lat na rynku gamingowym panuje posucha. Czekałem na Cyberpunka, jednak się zawiodłem. Red Dead Redemption 2 przykuło moją uwagę, jest piękną grą, fajnie, jednak nie wciągnęło mnie tak jak właśnie to demo. Nie wiem dlaczego. Ja mam coś takiego, że po 5 minutach nieraz rozgrywki wiem, czy gra mnie wciągnie, czy będzie mi się podobała. Tu, odpalając menu, już wiedziałem, że mam do czynienia z czymś bardzo fajnym. Sama muzyka, sposób zaprojektowania tego menu jest naprawdę bardzo, bardzo fajny i klimatyczny. Nie jest przejaskrawione, jest to proste. Tak jak ogólnie rzecz biorąc epoka, w której rzecz gra się rozgrywa, czyli epoka średniowiecza. Więc moi drodzy, tutaj będziemy nie tylko wcielali się w rolę hrabiego,
księcia, landlorda. Będziemy wcielali się też w dowódcę wojsk, dlatego że w późniejszym okresie takowe będziemy budowali i będziemy czynnie brali udział w walkach. Muszę wam powiedzieć, że gra jest bardzo, bardzo rozbudowana, jak to przystało na prawdziwego City Buildera, jednak poszła jeszcze, jeszcze dalej. Przywiązanie uwagi do detali w tej grze jest po prostu nieziemskie. Wiecie co? Ja popatrzyłem, jak chłopi budują tutaj domy, jak są one konstruowane, z jakich materiałów powstają. I później oczywiście wyczytałem, że co? Że twórca oczywiście wzorował się tym, jak naprawdę były budowane tego rodzaju konstrukcje, więc w grze też to umieścił. Jeżeli chodzi o otoczenie, muszę wam powiedzieć, jest to pięknie zrobione. Ilość jednostek poruszających się, te postaci, każda coś mówi, każda o czymś myśli, każdą możemy podsłuchać, ba! Nawet naszym panem możemy przejść się po naszej miejscowości, popatrzeć z ziemi, jak to wszystko wygląda. Powiedzmy sobie, dowód tego, jak bardzo mnie gra wciągnęła, może też świadczyć to, że w pewnym momencie grając, ja zacząłem bardzo wsłuchiwać się w to, co postaci mówią i dosłuchałem się polskich dialogów. Oczywiście w tej chwili język angielski jest w grze, dlatego że po prostu twórca chce pokazać jak najszerszym gremium to, co stworzył. Jednak ja właśnie, muszę wam powiedzieć, czekam na język polski. Chcę zobaczyć, jak to będzie brzmiało, jak się będzie tego słuchało. Muszę wam powiedzieć, że muzyka jest niesamowita. Klimat zawarty w tej grze. Nie wiem, dla mnie jest to coś bardzo ważnego. Nie wiem, czy dla was, ale dla mnie, jeżeli gra nie ma klimatu, to może być najpiękniejsza, może być napchana, wszystko może być w tej grze, ale jeżeli nie ma tego czegoś, co mnie do niej przyciągnie, to ja nie będę w to grał. Ja, jeżeli gra, powiedzmy sobie tak, na przykładzie, na przykład Wiedźmina, też na początku miał swoje błędy, miał swoje niedoróbki, potrafił wywalić, potrafił się skraszować, był bardzo ciężki w tym, żeby ustawić maksymalne detale w grze, by pocieszyć oko, dlatego że po prostu optymalizacja jeszcze tam nie była zrobiona jak należy. Później to się oczywiście wszystko zmieniło i w tej chwili Wiedźmin 3 jest niemalże grą, którą ja zawsze odpalam, gdy testuję nowy sprzęt, takim benchmarkiem można by powiedzieć. Jednak mimo wszystko przymykałem na to oko, dlatego że storyline był niesamowity, klimat, wszystko to, co działo się wokół mnie, było bardzo imersyjne. I muszę wam powiedzieć, że tu również tak budujemy pola. Jesteśmy odpowiedzialni za różnego rodzaju zbiory, produkcję żywności, chleba, mąki, drzewa. Wszystko zależy od nas. Oczywiście zbiory podatków, handel i dyplomacja, budowa wojska. Oczywiście w demo tutaj jeszcze nie było. Można wybudować tego wojska, nie mogłem wam tutaj pokazać. Jednak to, co udało mi się zbudować, przyprawiło, że byłem bardzo z siebie dumny. Oczywiście nie stworzyłem tego za pierwszym razem, dlatego że za pierwszym razem cała moja populacja praktycznie biorąc wymarła, bo nie zadbałem o jedzenie i, no i zmarło im się z zimna i z głodu. No. Także kolejny tytuł, moi drodzy, kolejny tytuł od jednego twórcy, który tak naprawdę pokazuje wszystkim wielkim wydawnictwom, jak należy podejść do gry. Wielu twórców, wielu powiedzmy sobie deweloperów zapomniało o tym, że by gra była sukcesem, trzeba włożyć w nią serce. A gdy grę tworzy jeden człowiek z czystej pasji i zamiłowania, to wiadomo, że ten klimat i to serducho w tej grze znajdziemy. I tego nie można tutaj odmówić. Ale żeby nie było tak słodko, kolorowo, to moi drodzy, dwa słowa ode mnie, co ja bym zmienił. Tutaj każdy dom to jest, powiedzmy sobie, jeden wykwalifikowany pracownik. Oczywiście mamy tutaj żonę, dzieci i tak dalej, tylko że tego tak troszeczkę nie widać. Tak, kobiety gdzieś się tam poruszają, te dzieci trochę mało są widoczne, a przecież wiadomo, że w takich wioskach te hałastry biegały, bądź też były zaprzęgane do roboty, do lekkich robót, bądź to w polu.
przy zbiorach, bądź to na przykład przy zbiorze drewna, pomocy w zbieraniu jagód. I myślę, że tutaj można by było tutaj troszeczkę to zmienić, by jeden dom nie oznaczał jednego wykwalifikowanego pracownika, a w miarę upływu czasu na przykład te dzieci by rosły, pomagałyby też, załóżmy, czy w polu, czy w zbieraniu drzewa. Moi drodzy, to są bardzo ważne rzeczy w tej grze. To są bardzo ważne rzeczy, dlatego że bez opału wymarzniecie i poumieracie. I oczywiście bez żywności, wiadomo, tak samo. Zimy są srogie, zimy są ciężkie i potrzebna wam dużo żywności i opału. Szczególnie w początkowej fazie gry, moi drodzy, gdy będziemy posiłkować się zbieraniem jagód i myślistwem. Także pięknie jest to zrobione. Niesamowicie jest to zrobione. Muszę wam powiedzieć, że dawno nie było gry, na którą bym tak bardzo czekał. Chciałbym już mieć pełną wersję. Chciałbym móc w to grać. I myślę, że pomimo tego, że kanał jest poświęcony głównie grom realistycznym, głównie grom symulacyjnym, jeżeli chodzi o taktyczne FPS-y, czyli symulatory pola walki, to myślę, że moi drodzy, znajdziemy miejsce tutaj dla Manor Lords, oczywiście po opublikowaniu pełnej wersji gry i będziemy razem tutaj budować nasze miasto, no i budować kraj, bo to w sumie o to chodzi, by podbijać inne landy, bądź się z nimi dogadywać, no i bronić tego, co żeśmy wybudowali. Niesamowita gra, moi drodzy. Niesamowita, po prostu świetna gra. Zapomniałbym. Kurczę, belek. Optymalizacja. Tak się właśnie optymalizuje gry. Mamy 100 jednostek pi razy drzwi, chodzących po mapie. Dym, ogień, to i tamto, poruszające się zwierzęta, roślinność, wszystko dookoła na bardzo wysokim poziomie. A ilość FPS-ów? Boże drogi, ja takiej ilości FPS-ów w tego rodzaju grze dawno nie widziałem. Około 160-170 przy procesorze i7 8700K i karcie 3080 RTX. Moi drodzy, coś pięknego, coś pięknego. Mam nadzieję, że cała gra ukaże się już niedługo. Twórcy życzę dużo, dużo sukcesów. No i przede wszystkim dalej tej niesamowitej wytrwałości. Tak, jest to troszeczkę taka mało obiektywna opinia, dlatego że no po prostu można powiedzieć, że się zauroczyłem tą grą. No i co? No i mało to jest takie, powiedzmy sobie, obiektywne z mojej strony, dlatego że ja już wyrobiłem sobie zdanie na jej temat. Mam nadzieję, że wy macie szansę, bądź będziecie mieli szansę, lub mieliście szansę zagrać w demo Manor Lords. Jeżeli nie, to polecam każdemu miłośnikowi, czy nawet niemiłośnikowi tego rodzaju gier, moi drodzy, dlatego że, tak jak mówię, ja głównie czaskam FPS-y w czasie wolnym, RTS-iki. No ale tutaj, oj, widzę, że kurczę, będę musiał walczyć z nałogiem i to bardzo. Dobrze, moi drodzy, Manor Lords, gra, na którą warto i koniecznie trzeba zerknąć. Moim zdaniem mamy tutaj do czynienia z czymś niesamowitym. Kolejna świetna gra z Polski. Moi drodzy, kolejna świetna gra z Polski. Zachęcam do odwiedzenia strony twórcy Manor Lords. Wszystkie linki do Twittera, Facebooka i oficjalnej strony macie teraz w opisie filmu, więc możecie sobie zerknąć. No i ja zapraszam do siebie na swoje social media, oczywiście też linki znajdziecie w opisie. Przepraszam, że ostatnio trochę mniej streamuję, ale po prostu czasu mi brak. Pracuję, później urlop, ale nie martwcie się, wrócę na antenę i będziemy mogli razem testować gry. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!